Moi drodzy, a tak wygląda taras już umeblowany w pełnej krasie, jak widzicie, z wypoczynkiem ratanowym. Wszystko już na swoim miejscu. No myślę, że efekt końcowy jest naprawdę wow. Dużo miejsca wkoło można obejść z każdej strony. Ale przede wszystkim wygoda, bo można wejść na taras prosto z mieszkania, dokładnie prosto z naszej kuchni, w której się stołujemy codziennie. Także myślę, że wartało poświęcić kilka tygodni na to, aby tak piękny taras powstał. Ja jestem bardzo zadowolony, żona też. Myślę, że efekt jest naprawdę bardzo, bardzo spektakularny, a przecież o to chodziło. Także zachęcam wszystkich do budowania, do robienia tarasów właśnie z naturalnego drzewa. Tak jak już na samym początku mówiłem, myśmy się zdecydowali na drzewo, a dokładnie na modrzewia syberyjskiego, i myślę, że to był bardzo, bardzo właściwy wybór. Z tego się naprawdę bardzo cieszymy. Także jeszcze tylko do pełni szczęścia brakuje tej pergoli, która tutaj nad wejściem zostanie zamontowana, ale już chyba na wiosnę. No chyba, że będą jeszcze jakieś słoneczne dni, to zrobimy to w tym roku. No i oświetlenie, pod które już są przygotowane przewody elektryczne. Kwestia tylko ustawienia i zdecydowania, w którym miejscu chcemy te lampy. Także ja za moment poproszę żonę o wspaniałą kawkę z ekspresu. No i co, żyć nie umierać. Pozdrawiam serdecznie. Bye.